Tytuł kursu – Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł – Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego i obliczanie jego wysokości. Temat – Zasady obliczania wynagrodzenia za okres choroby. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa długość okresu zasiłkowego. Wynosi on 182 dni trwania niezdolności do pracy bez względu na przyczynę tej niezdolności. Wyjątek stanowi gruźlica, która będąc powodem niezdolności do pracy daje prawo do 270-dniowego okresu zasiłkowego. Kryterium długości okresu zasiłkowego jest też okres ciąży. Jeżeli niezdolność do pracy powstaje w okresie ciąży, to bez względu na to, co jest jej przyczyną, okres zasiłkowy trwa 270 dni. A jaki jest okres wyczekiwania na prawo do zasiłku? W przypadku pracownika wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Kontynuując podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Na podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się przychód pomniejszony o faktyczną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne sfinansowanych przez pracownika. W wysokości odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Zwróćcie teraz Państwo swoją uwagę na tabelę prezentującą szczególne przypadki dotyczące ustalania okresu i podstawy zasiłku. W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego w czasie trwania ubezpieczenia nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo, czyli wypłacanych za okres pobierania zasiłku. Wyliczenie świadczenia chorobowego, zasiłku lub wynagrodzenia za czas choroby przebiega następująco. Po pierwsze, ustalenie kwoty wynagrodzenia branego do podstawy wymiaru z 12 miesięcy. Po drugie, pomniejszenie wynagrodzenia z punktu pierwszego o kwoty na ubezpieczenie społeczne potrącone z przychodów pracownika. Po trzecie, ustalenie podstawy wymiaru, to jest przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jako ilorazu sumy wynagrodzeń z punktu drugiego przez liczbę miesięcy branych pod uwagę. Po czwarte, wyliczenie 70%, 80% lub 100% z tej podstawy wymiaru. Po piąte, wyliczenie stawki dziennej za jeden dzień choroby poprzez podzielenie kwoty z punktu czwartego przez 30 dni. I po szóste, ustalenie kwoty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego poprzez pomnożenie dniówki przez ilość dni niezdolności do pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.